You tell him I'm on my way. But nobody. Tell him I'm on my way. Witam was w trzeciej mafii. Przekazaliśmy dla Darka teren, o który bardzo się... o który bardzo walczył, może tak byśmy powiedzieli. Mieliśmy dostawę pojazdów. A, to jest ten Samson Drifter. A, to są te... Need some wheels. Burke says you're the only person we're talking to about it. Well, Burke's a fucking genius in that regard. I'll head on out to you now. Ciekawe, gdzie on tu furę postawi. By the way, you hear who won the fight last night? I missed. This neighborhood's been a little crazy. Tutaj. But it was in since it's calming down. No. Here's your car, boss. Appreciate it. To jest auto z DLC dodawanego w preorderze. This network, as well as New Border Police, have been unable to substantiate these reports, but we'll update you as soon as we have more information. Zobaczymy tutaj jeszcze. Pojedziemy zwołać naradę. Proszę bardzo. Bardzo fajnie zrobione jest auto, proszę, to jest właśnie czerwona skóra. Jakaś dobra muzyczka i możemy jechać. Ja mam teczek. To mnie trochę smuci, ale myślę, że sobie poradzimy. Jak na takie warunki jestem wystarczająco, ale się spędzać to było dla mnie rozwiązać. Co było już godne będzie wykonania. Jeśli jednak nie, to nic nie przycedzić. Dla bezpieczeństwa swojego. Coraz bliżej jesteśmy do miejsca narady. Bo widzę jakieś pająki. No i posłuchamy, co Lincoln będzie miał do powiedzenia odnośnie naszej całej operacji. Okej. Widzę sygnał. Dobra, wysiadamy.
posłuchajmy, co tutaj mają do powiedzenia. Wczuwam brak ufności, skoro bierze broń ze sobą. You think I forgot what you did? You can blame Marcana all you want, but it was your men who ambushed us. My men were following orders. We got rules. Not my fucking problem that you people don't understand. Yeah, well, I'm about to make it your fucking problem. This shit is this then. Goddamn. If it ain't the city's favorite pot-licking donkey, Thomas Burke. The fuck did you just say to me? Put the gun down, Burke. Państwo się kochają, jak najbardziej. It's gonna take all four of us to bring down Marcana, so I want any more of this stupid bullshit. Bring down Marcana? These two used to work for Marcana. And this one? Do you know how many of my men this canard killed because Marcana told him to? Fuck him, and fuck you if you think I'm ever gonna trust these two. Hey, get the fuck out, Dan. There's no sweat off my ass. You don't trust him? Good. Because I don't trust any of you. That doesn't change the fact that I destroyed Barbieri's operations, killed Doucette and those other redneck motherfuckers, and saved your ass from Greco's men. So here's what you need to decide right fucking here now. Either fall in line or get the fuck out. Just know, second you step out that door, your name's getting added to my list right beneath Marcano's. Także zamknięty temat. Now, if we're all done acting like goddamn children, let's go over the plan. In order to bring down an organization the size of Marcano's, we need to eliminate the people at the base and work our way up. It's the same thing I did not. I know the military filled your noggin with all manner of tactics and schemes, but let's not overthink this shit. Say we go out to his house and shoot him. Shouldn't take more than an hour or so, not pending on traffic. And what you think gonna happen after? Everybody else just gonna lay down and die, you stupid-ass motherfucker? Cassandra's right. Just killing Marcano doesn't get us anywhere. One of his brothers will take over and we're right back where we started. So, first, we go after his lieutenants. Then, once they're killed, we seize their territory and move on to the capos. Once the lieutenants and the capos are killed, Marcano will be isolated and alone. And that's when we go after him. Hold on, what happens to those territories we get from Marcano's guys? Once it's in our hands, I'll decide who gets to run the day-to-day. I give you a district, you get the rackets and everything else. But I'm also counting on you to hold it. Keep that bastard from reclaiming it. One last thing. Y'all know that building that's going up across the lake? Hmm? He's building a casino. Marcano's constructing this so he can go legit. All his money's tied up into that thing, so once he figures out what we're up to, it'll limit his options. More importantly, it's an emotional attachment. Emotions make people irrational, greedy. So that's where we hit him. Right in the goddamn heart. Hey, nice speech. Think they bought it? Don't care. They're all too greedy or pissed off of Marcano to back out now. At least until one of them decides to try the crown on for size. Well, if it comes to that, I'll handle it. The photos were a nice start and all, but I'm gonna need some actionable intel on those lieutenants. A place of business, where I can find them, you name it. The dossiers are nearly complete. I'll be ready to move when you are. I was also able to recruit some concerned citizens who are more than happy to share what they know about Sal's coalition of WAP assholes. Information on how to contact them will be included with the other intel. Appreciate it. Sure you don't need a ride? Oh, I do my own driving. Ooh. And the systematic killing of Marcano's capos and lieutenants, that was part of the plan. Well, you're playing fucking patty cake, Christ. Look, you want to bring somebody down, you destroy the foundation they're standing on. It's the same basic op we ran over Nam. Aha, no to skoro jesteśmy
po tej całej przemowie. Aha, możemy zaatakować tu, możemy zaatakować tu. Port, no to port jak najpewniej tutaj do tego gościa. Korupcja, no to też wiemy. Polecimy tutaj, do centrum. This is New Bordeaux News with an update on the Hollister pre-trial. Defense attorneys for the elderly Southdowns resident claim he was simply reacting to the recent wave of colored-on-white violence that has plagued New Bordeaux. The defense also painted a damaging portrait of one of the victims, Trey McCall. He apparently spent time as a teenager in juvenile hall for undisclosed crimes. The priest's defense is being capable of an outpouring of public support for the Korean War veteran. Najbliżej będzie do Vita. Pomóżmy mu. Ja w ogóle. Tak jak przy dwójce to średnio mówiłem tam. Troszeczkę był takim dziadem. Myślę, że po trójce i po jesiennej grze, którą szykuję dla was. Już niedługo. Polecimy właśnie drugą mafię, żeby wam pokazać, jakim gościem tam był Vito. I tutaj nie wiem, może też brak na sentyment, ponieważ mafia dwójka już parę lat temu wyszła, więc to już troszeczkę czasu też robi. A mimo tego, że była średnia, no, nawet dobrze się bawiłem. Gdyby się nie nazywała mafia, to bawiłbym się jeszcze lepiej. W sumie chyba jest tak samo z trójką. Gdyby to nie była mafia i nie było na siłę pewnie takich korelacji typu właśnie Vito i w sumie chyba tylko Vito, to byśmy tak naprawdę mieli to w nosie tą grę, ale że to nie jest kolejna mafia, po prostu nazwa, tak? Tak jak Secret Trójka wyszła, bo ona się nazywała całkowicie inaczej. Byłaby fajnym slasherkiem napada, ale nazywała się Secret. To nas zgubiło. Oczywiście najpierw. Weźmy jej drugą i wtedy sobie podskoczymy do Vita. Teraz pytanie, czy Vito jest na dole, czy Vito jest na górze? Tu jest Vito. Dobra. You cook. My mom's bucatini recipe. And I thought I'd give it a try. She back in Empire Bay? No, she passed a while ago. You got any folks back there? Take a look at that paper. Some city councilman's up for re-election. I need a favor. Who is he? You tied up with Marcano? This fuck. Him and his pals killed a friend of mine. Look, he'd see me coming from a mile away. Oh, yeah, because I'm so inconspicuous. You know how to get to people. It's taken me 12 years and a lot of money to find this cocksucker. I'd make it worth your while. And I'd consider it a personal favor. I'll think about it. If you're having trouble finding him, look for somebody on the street who might be willing to give him up. When you're done, come back here. We've got a lot more names need to be X'd out. First motherfucker I want you to hit is Lucky. He gets the name on account of... You're gonna need a bigger mattress for all this cash, kid. Większy materac. Dobra, mamy jakiś namiar na tego gościa? Tu jest Salma Diaz, tak? A tutaj może...
tutaj nie. To biografie tylko tutaj nie interesują. Dobra, jeszcze raz może go zaczepmy. It took stones to help me get my place back up and running. Thank. Any idea what kind of medieval bullshit Burke's got planned for the butcher? No, wait. Never mind. I probably don't want to know. Taka gra jak Mafia nie zaznacza takich rzeczy. W sumie. Czego ja się spodziewam? Gadać, coś się dowiedzieć. No. Sklep z używankami. Paju. Aha, to jest ta ciężarówka. Dobra, to jest mi tylko centrum. Myślałem, że to coś powie z sensem. Może po drodze ktoś się napadał, czy wtedy będę widział. Z chęcią zapoluję na tego typu. Co tu jest? No jest, dobra. Widzimy. No policja się nie zachowuje tak jak tu. Mafii przede wszystkim policja zachowywała się bardzo, ale to bardzo skrupulatnie. Tutaj mu wszystko w nosie, mówię, zapił przez to stoparę i nawet nic nie zwrócą uwagi. O, może potem by zwrócili uwagę. Co tam do lewej policji? Klasyczne, poczekamy, to się może czegoś dowiemy. Już nie pada. This part of town's run by a man named Tony DeRozio. From what I was able to piece together, he's a real fucking weirdo. Some kind of savant when it comes to numbers. Then he must be the one who runs Lou Marcano's books. Runs his books, launders his money. Hell, he even manages Lou's relationships with city officials. It's Tony's job to make sure their asses stay greased. How do I get to him? Well, that's where things get interesting. Tony lives in the penthouse on the top floor of the Royal Hotel. Elevator access is restricted, and the rest of the hotel's crawling with Tony's goons. Well, he can't stay up there all the time. I'm gonna need a schedule for when he comes and goes. I've been watching this cocksucker for a month now, and he's left exactly one time. That was because one of his men fucked up. Took a pipe to the poor bastard's left arm. Well, it looks like he's got a front business he uses to issue bribes and launder Lou's money. And another one that soaks up funds from the city. I hit him. He overreacts, then I get my opening. And fuck up things between him and Lou in the process. Be careful with this one. Just because Tony's a goddamn spastic doesn't mean he won't cut your balls off if given the chance. Really? Shrimp. I have a subscription. You don't wear continental clothes or Spetson hats. What are you doing, huh? Korupcja. To będą te dwie rzeczy, co prawda. O! You know what, Otis? What?
No to mamy teraz namiar na gościa. Czekajcie. Dobra, dobra. Ktoś wygląda na spokojnego. Idziemy strzelić tu pana. Tu przynajmniej wiemy, kim jest nasz przeciwnik. A jako, że mamy od razu miejscowy do ustrzelenia tego gościa, to weźmy się za to. Ej. No taką fureczką to można się wrócić. To jest furta, którą Berg nam przywoził. Frajer chciałbym tutaj przypomnieć. Nie mogę zapieprzyć za szybko. Już jest ciasno. A wiem, że na piłkowa. Przesłuchać, ale że to będzie proste, co? No tak. You're gonna tell me where I can find the councilman. Lucky's supposed to be playing cards here. You know too fucking much. It's me. It's me. Aha, i od razu mam misję zapisać tego farciarza, który już nie będzie farciarzem. Pal się teraz obrzydziła, dobra. Ten deszcz strasznie ją obrzydza. W sensie, niby to ma być efekt deszczu, a wcale nie jest. Wymierzymy sprawiedliwość w końcu tym, co zabił Joe. Ktoś sobie nie mówił wprost, kto, o tym, o kogo chodzi. Myślałem, że wątek z Joe będzie jakoś rozwinięty ze względu na to, że już na samym początku były spekulacje, że Lincoln wygląda na syna Joe, więc mogli to pociągnąć. Nie wykorzystali tego w końcu, a byłoby naprawdę miło. Na razie nie wtargnąłem w środku. Spróbujmy. Aha. All clear over here. Jesteś pewny?
Nie ma kto szukać. Nam powie ciekawego. Może też zanim rozwalimy tutaj tych wszystkich gangsterów, tutaj zrobimy 70 razy to samo. Right now, get a big hand double cheeseburger, fries, and one of our famous malted milkshakes for dla wszystkich to przysługi. Check the yellow pages for the location nearest you. Przecież to było wcale nie głupim pomysłem. In New Bordeaux, there is only one luxury hotel that treats its patrons like royalty. Royal. Where guests are catered to, pampered, and spoiled rotten. Where every wish, desire and capricious whim is granted with good cheer. Ale ta reklama jest po prostu drewna. I am, of course, referring to the one and only Royal Hotel. New Bordeaux's most opulent and luxurious lodging. Located in the heart of downtown. The Royal is surrounded by the heart of New Bordeaux. Jedynie zobaczyć, jaka tam będzie rzeź w tym Royal Hotel. Taki ładny był ten zakręt. Ale to zrobiło. WNBX 790 WNBX. Dobra, to lecimy mocno. To już może na pełnej. Troszeczkę przeliczyłem. Widzimy tu. Obok to coś jest. Kolej Sumerskiego. Wchodzimy. A, plakat. Zostałem, że on jest tutaj na dole, jest. No to już widziałem ten plakat. Nie chcę nic mówić. Nawet nie pokazuję zmęczenia. Tam to furtkę zjechał. Dobra, mniejsza. Wybory pracownicy. Dobra. No
Ta jeszcze odnosi tej rozmowy. To było zebranie zarządu naszej mojej grandy mafijki. Można wnioskować, że Clay decyduje się na rządy. O jest, ale teraz to, żebym to zrobił. Na rządy strachu, terroru. Powiedział szybciutko, że komuś się nie podoba, to nara. No już jesteśmy praktycznie na miejscu. Co się stanie? Mogłem to wykorzystać. Czy pewnie i tak będę miał możliwość tego wykorzystania. W razie gdyby Vito będzie chciał wybrać odmienną drogę współpracy z nami. Make yourself comfortable. Thanks for taking care of that thing. I might have another job for you later. You hear this shit about the guy plugging the two black kids on his lawn over in South Downs? Fucking rough. Mamy kolejną przysługę. Nie widzę kolejnej przysługi, a chociaż nie, tu nie. Zajedźmy tutaj do niej. I jak do niej zajadę, to wtedy zapiszemy. Bo myślę, że tu powoli się zbliża się czas idealny na zakończenie odcinka. A, stoi moja fura. Moja fura mnie pamięta. No też jest bardzo wesołe. Musiałam to pamiętać, gdzie ty jesteś. Ale ktoś na to wpadł podczas stworzenia, nie? W okazji może zajedziemy do samego. Zostawimy pieniądze. No, po prostu szacun, że ta konstrukcja się jeszcze nie rozwaliła. Over to Big Mouse for half off your first drink order. Only in the French ward. Wstępnie to się auto. Już teraz to teksturowało.
Rozumiecie? Bo ja nie. Let me know if you need anything else, shall we? Pearl used to put these under our beds. Thought they keep us safe. Fear drives people to seek out all manner of protection. God, the invisibles, Loa, but sometimes that is not enough. No weapon formed against us shall prosper, right? Not with a 45 in my hand. The white government says we don't have a right to arm ourselves, that we can't be trusted. But the folks around here, all they're looking for is a little peace of mind. There are stashes of guns hidden in this city. I need you to steal them. You sure this is about the Hollow? I don't need you starting a revolution, fucking everything up. When you out there running around killing all those crackers, what do you think people will see? I'll tell you what they see. A crazy nigga. A nigga part of a savage hole that needs to be exterminated. Well, I don't give a shit one way or another. They can come after me. And what happens when you're not around and another black man or woman is, huh? We all the same to them. Don't you think the people of this neighborhood, the mechanic, the housewife, have a right to defend themselves? History tells me that giving you more guns might be unhealthy for me. It's not like that. Not anymore. I'll see to it they get in the hands of the right people. I'll see what I can do. Don't worry. I'll make sure you benefit as well. Don't push me, Cassandra. You know, at some point you're gonna have to trust me. Maybe. We ain't there yet. Dokładnie. No i to będzie piękny moment na zakończenie odcinka. Tak więc dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do następnego. Hej.